Gdy święty Hubert sprzyja, z polowania wracamy z dość sporą, jak na domowe potrzeby, ilością tuszy upolowanego zwierza. Najczęściej spotykanym sposobem zagospodarowania jest wyrób kiełbasy, której nadmiar sprawia problem. Ładowanie farszu w słoiki stało się więc coraz częściej stosowaną metodą konserwowania dziczyzny. Dziś chcemy zapoznać czytelników łowieckiego.pl z metodą wykonywania konserw w puszkach metalowych. Sprzęt jest już coraz częściej dostępny i niedrogi, a konserwy wykonane w ten sposób mogą być przechowywane latami. Są też mniej narażone na uszkodzenia niż konserwy w słoikach szklanych, a także podobno smaczniejsze od tych samych, ale ładowanych do szkła przepuszczającego światło. Puszki występujące o różnych wielkościach można zapakować więc prawie wszystko. W duże, mające blisko kilogram, można zamykać dania obiadowe, jak gulasz z różnego rodzaju mięs, czy dziczyznę w sosie własnym, umożliwiające szybkie wykonanie obiadu dla kilku osób. W małe puszki zamyka się zazwyczaj porcje śniadaniowe dla jednej osoby, co jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla wszystkich kochających podróże i ceniących sobie smaczne i zdrowe, bezchemiczne odżywianie. Wyposażenie domków myśliwskich w niezbyt drogi sprzęt do przygotowania konserw byłoby doskonałym rozwiązaniem dla tych wszystkich, którzy do łowiska mają nawet i 400 km i powrót z dzikiem do mieszkania na 7 piętrze w bloku jest czymś kłopotliwym. A i miejscowi myśliwi zapewne chętnie by z takiego rozwiązania skorzystali. Pokażemy więc, w jaki sposób hobbyści od kuchni myśliwskiej wykonują konserwy mięsne. W tym przypadku wykonamy konserwę, po którą kiedyś ustawiały się długie kolejki, a nazywana była konserwą turystyczną. Jej urok, jak i pozostałych konserw w tamtych czasach, polegał m.in. na tym, że wykonywane były bez dodatków chemicznych, a reżim wykonania objęty był stosownymi rozporządzeniami i był ściśle przestrzegany. Jednym z warunków było to, że mięso musiało trafić do przerobu w ciągu najdalej 48 godzin od uboju. Dzisiejsza konserwa turystyczna niczym poza nazwą nie przypomina tej dawnej i zawiera taką dawkę chemicznych składników i różnych domieszek, że można stosować ją zamiast dopalaczy. W internecie można znaleźć szereg przepisów na konserwę z dziczyzny, całkowicie pozbawione składników chemicznych, a w druku znajduje się opracowanie dawnych receptur wykonywania konserw, które niebawem powinno znaleźć się na rynku. Po krótkim instruktażu od dostawcy urządzeń do zamykania puszek przystępujemy do pracy. Proszę pana, jaka wydajność jest takiej maszyny? W jedną minutę można zrobić około 40 puszek, zamknąć wszystko na gotowo. Tak. Pełną miskę konserwy zakładamy na maszynę, przykładamy dęko, włączamy maszynę, dociskamy docisk i jedna rolka. I mamy już gotową jedną sztukę. Jako spoiwo w starych recepturach stosowano niewielką ilość skórek drobno zmielonych. Mięso przeznaczone na konserwę turystyczną, w tym przypadku karkówka, mielimy na średnim oczku. Mięsko dokładnie mieszamy. Puszki sparzamy wrzątkiem. Zamknięte puszki trzeba poddać pasteryzacji. Użyjemy do tego celu szybkowara, który mieści 28 puszek tych 300 gramowych.
Konserwy będą pasteryzowane przez co najmniej 1 godzinę. Puszki po pasteryzacji schładzamy w zimnej wodzie. Najkorzystniej jest schładzać w bieżącej wodzie, ale jeśli zalejemy konserwy dużą ilością zimnej wody, uważam, że też będzie dobrze. Mając wiedzę o tym, co zapakowaliśmy do puszek, czystym sumieniem możemy naszymi konserwami częstować naszych milusińskich. Możemy być przekonani, że konserwa składająca się w 100% z prawdziwego mięsa będzie pożywna, smaczna i zdrowa. Wiemy też, że w zawartości naszej konserwy nie ma żadnych substancji oznaczonych jako E ileś tam, czy azotanów, azotynu, glutamianów monosodowych, czy wzmacniaczy smaku, bez których zawartość nabyła tej w markecie konserwy smakowałaby jak przemielony papier. Warto chyba pomyśleć o stworzeniu sobie warunków dla możliwości przechowywania tuż upolowanej zwierzyny w taki sposób, aby były one zdrowe i przechowywały się w trwały sposób.